To jaką tym razem obierzesz strategię? Jaką obiorę strategię? Jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Taką. Czy ja chcę to zamrozić? Żeby następnie zagrać to i to? Może być. Od 10 rano czekają. Dobrej nocy. No ja też po tej gierce będę uciekał. Burza nadchodzi, się trochę boję. Cykam się, że mnie piorun porazi. Czat, jak myślicie, kiedy zapowiedzą nowy dodatek i mercenarisów? Jakie są wasze przewidywania? Jaka data? Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Jak żaruję! Świetnie sobie radzisz. W jakim województwie mieszkam? W śląskim. Cześć, Devilu. Widziałeś, jaki rozdób w Czechach burze zrobiły? Nope. Nie miałem okazji. Naprawdę dobrze ci idzie. To i tak nic nie ma do kupienia. Robimy tak. Nope. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Nope. Niestety. Jutro bez streama. Si, senior. Jutro wsiadamy w Camaro i jedziemy do Krakowa. Spotkać się ze znajomymi. Finally! Się kurwa cieszę. Dawno nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Kiedyś to były wyjazdy non-stop, jak były ten. Witaj ponownie. Jak były normalne czasy, że tak powiem. Się non-stop gdzieś jeździło. Z wiadomych powodów teraz tak to nie wygląda. W sumie nie wiem, gdzie ostatnio byłem. Natomiast, no jutro jedziemy sobie. Jutro sobie jedziemy. Chyba na tym grillu dwa tygodnie temu. Na grillu dwa tygodnie temu? Ja byłem na grillu dwa tygodnie temu? A, ale to w Częstochowie, a ja mówię, wiesz, o wyjeździe poza miasto, nie? Wsiadamy sobie z Beatką, jedziemy, gadamy i tak dalej, gdzieś tam dojeżdżamy. To ma jakiś inny vibe dla nas. Bo my na przykład... Czy... Dużo osób... że dużo par w sumie bardziej się trochę dziwi,
Ale my na takich długich podróżach to non stop gadamy ze sobą, nie? Dobrze ci idzie. Jakieś tam tematy przegadujemy i dla nas to jest takie... Nie, nie wiem, rytuał powiedzmy. Czy no może nie rytuał, ale takie tam... Oko opcja. Bezpiecznej, bezdeszczowej podróży. A, dziękuję, dziękuję. Nazywać Beatki lambadziarą. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Niechaj będzie tok. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Ciekawe. Ciekawe i interesujące. Przypomniałem sobie o czymś. Muszę jedną rzecz zrobić. To mi się przydało chyba dzisiaj zrobić. Tak se myślę. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Bierzemy tego zioma. Bierzemy tego zioma. I odkrywamy, co jest super, hiper cool. Lightfunk. Może być Lightfunk. Hyderka, no pięknie, pięknie. Dobra, to gramy. Teraz tak, mam demona. Co muszę zmieścić? Muszę zmieścić tak. To bym chciał. Tu jest pirat. Pirat, pokaż rogi. Daj mi bufatu, proszę. Proszę. Ostatnio wstawiałeś posty związane z meczami Polaków. Określiłeś się, Mateuszu, jako nawołujące do dyskusji, moim zdaniem wniosły tylko straty wizerunkowe. Okej. Czy ja dostanę takie? Nie, dostanę takie. W sumie też może być. Nie ma co narzekać. Chodziłem w ogóle, że znalazłeś sobie taką fajną kobietę. Cie gra się ma!
Teraz ciężej takie spotkać, albo że szukam czy coś. Nie wiem, nie szukam, nie mam obeznania, że tak powiem, na rynku. Natomiast muszę przyznać, że Becią faktycznie rządzi. Ja chcę takiego smoka, mogę chcieć. Piraty, piraty. Takie, takie, takie. O! Dobra, klepnijmy to. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Zaufaj światłości! Okiełznaj dzikość! Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Okej. Może być tak jak stoją. I teraz 4% miałem, a to nawet nie zwróciłem uwagi. Teraz mam 100. Czy ja chcę kupić takie? To na pewno chcę kupić. Demona, czy chcę kupić? Nie, może być ten w sumie. Tego buffa? Nie chcę chyba. A czego mi tu brakuje? Żywiołaka. Dobra, no mógłbym przygarnąć żywiołaka w sumie. Kryderka druga, niech będzie. Żywiołak do dupki. A w sumie mam żywiołaka jednego. A i to w sumie był taki. O, trochę zjebałem. Demon, whatever. Dobra, niech będzie w ten sposób. Żywiołak z założenia do sprzedania, może jednak nie. Zobaczymy. Zawsze jak idę spać, to lubię włączyć twój odcinek z omawiania deków. Masz taki uspokojący głos, że szybko się zasypia. Często to słyszę, ale trochę mnie to dziwi w sumie. Biorąc pod uwagę, że ja mam manię szybkiego mówienia na tych nagraniach i klepę tam jakieś głupoty, to trochę dziwne, ale dziękuję. Jako nie komplement tego nie traktuję. Znaczy jako odwrotność komplementu tego nie traktuję. Spokojnie. Add to group. Add to group. Grupa do czyszczenia, ludzie do skasowania. Grupa do czyszczenia, ale... Ludzie do skasowania, 70. To mnie nie głupi żywiołek. A jakbym Lightfanga dorwał, o matko. Tak, do spania MKR jakiś odcinek jak Gradekiem. A wy oglądacie filmy na YouTubie do spania? Ciekawe. No to w sumie jak idę spać, to kładę się i śpię. Ostatnio oglądałem Karazan z 2016. Łopanie. Dobra, robimy level upkę. Smoczysław nie, Papugisław nie. Uhuhu. Wszedł Lightfang. Okiełznaj dzikość. Okay.
klucz. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Bardziej tego chcemy, nie? Okej. Okay. Nie muszę coś mieć włączone, żeby grało. A co niby? Można seriale? Znaczy, no tak jak mówię, no ja to jak się kładę spać, to się po prostu kładę spać, nie? W sensie, jak wracamy na przykład z Beatką z miasta i jeszcze jestem, że tak powiem, niedopity, to faktycznie gdzieś tam sobie włączę telewizor, piję piwo na przykład, czy drinka i oglądam coś. Ale tak jak na przykład dzisiaj, wczoraj, jutro, no pojutrze tak robię w Krakowie, ale tak na co dzień, to idę wziąć prysznic, składę się do łóżka i idę spać. Tyle. Nie usypia wam się trudniej przez światło niebieskie z telefonu i ogólnie światło? Miałem taką fazę, że grałem przed snem trochę. Jak tak se pograłem, to później miałem większe problemy z uśnięciem. Właśnie lepiej jest. Okej. No nie wiem, no ja się nie znam na tym, więc... Tak tylko gdybam, jak coś. A potrzebuję tutaj jedynie jednostek, które mam na stole, prawda? Nie potrzebuję niczego innego. Bo tutaj nic nie znamy. Lightfang. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Światłości, okiełznaj dzikość. Mój brat zawsze śpi przy laptopie i jakiś filmie, ale ja nie potrafię. Najczęściej słucham komentarze Indiego z meczu StarCrafta. Mi coś musi brzęczyć do ucha. Ciekawe. Światło niebieskie męczy oczy, więc oglądając coś mało zajmującego, relaksującego, możesz teoretycznie działać wysypiająco. A przypadkiem, czy poza męczeniem oczu nie pobudza organizmu? Może coś pojebałem, ale... Uważaj! Tak mi się coś kojarzy. Dobry klif. Ile ja tam mam? Upgrade ich za 8, no nie bardzo. Nic. 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 O kurde, ale siadło panowie i panie. Ile hydra też biorę? Właśnie tego było ci potrzeba. Nie chcę tego jednego golda. No nie chcę. Dobra, mam dużo życia, zostawię sobie. Dzięki za rajd. Nie wiem ile czasu już spoglądam na twoje streamy, raczej jestem człowiekiem, który ogląda nic pisze na czacie, ale zauważyłem twoją zbistą przemianę względem spokoju ducha. Zawsze
trafi jakiś. Uda ci się utrzymać prowadzenie. Ja jestem ogólnie wychillowany. Tylko nie potrafię być miły. I to mój największy problem. Kiedyś się na to łapałem i wchodziłem w polemikę z takimi gośćmi. Teraz prowadzisz to wszystko z klasą. Dalej się łapę. Dalej się łapę, może mniej, może częściej, ale się łapę. Długa ekspozycja na światło niebieskie może powodować zaburzenie snu. Dlatego mówię, że mało się na tym znam, ale mówię, że krótkotrwałe działanie może... światło niebieskie jest prostro... Aha! Okej, okay, no chyba, że to się tak dzieli. Może tak faktycznie być. No niech będzie tak. Niech będzie tak. Wszyscy mają cię na celu. Niech żyje bal. Bo to bal jest nad bale. 99,7. W finałowym kombacie. Dziecino, co tu się stało? Perfekcja w 100%. Chyba, że przegram, to wtedy nie. What the fuck? Nie zabiłem go. Seriously. Nie wiem w sumie po co się wylevelowałem, to sensu nie miało za dużo. Dobra, zostawiamy zwycięski skład. Uszanowano to kierowniku. Dzień dobry, dzień dobry. Siemandero, siemandero. Zmieniamy coś w tym składzie? Nie zmieniamy, nie. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Next na drugie miejsce. A z jakiego powodu? Trzymać prowadzenie. Oj, hyderka. Ale tak to za darmo zabija tamta 4-5 i przeżywa na kolejnego, co w nią wejdzie. Dokładnie. A jeżeli wejdzie w jakąś inną jednostkę, którą on wtedy miał, to ginie. Więc, a inne jednostki mają szansę zabić tą jednostkę i przeżyć same, to po co ja mam tą max nadawać na jednego stronnika, jak mogę na dwóch. Fuck yeah!